formed circles hand in hand, and appearing to have lost all control over their senses, continued dancing, regardless of the bystanders, for hours together in wild delirium. Nazywam się Paweł Sakowicz, jestem choreografem i tancerzem. Moja przygoda z tańcem zaczęła się dawno. Jako młody chłopak zacząłem tańczyć taniec towarzyski, a po maturze studiowałem politologię. Na chwilę zerwałem z tańcem. Jednak podczas wyjazdu na Erasmusa poczułem dużą tęsknotę i zacząłem chodzić na zajęcia z tańca współczesnego po to, żeby zrobić tutaj licencjat i wyjechać znów do Londynu i rozpocząć magisterskie studia z choreografii. Zacząłem zajmować się tańcem mając 8 lat i pomimo tego, że zajmowałem się czymś zupełnie innym niż dzisiaj, czułem, że to będzie najistotniejsza rzecz w moim życiu. Studia w Londynie były bardzo intensywne. Przez 2 lata musiałem się nauczyć wszystkiego. Nie skończyłem szkoły baletowej w Polsce, więc miałem dość dużo pracy. Nie chciałem zostać w Londynie, bo wydawało mi się, że praca w Warszawie będzie bardziej inspirująca. Tutaj jest dużo więcej do zrobienia i czułem, że mogę być częścią środowiska, które rzeczywiście coś tworzy, a nie powiela rzeczy, które zrobiło poprzednie pokolenie, jak ma miejsce w Londynie. Myślę, że taniec jest o tyle wyjątkowy, że w przeciwieństwie do teatru nie narzuca jakby jednego sposobu interpretacji. Taniec można czytać emocjonalnie, intelektualnie, wrażeniowo. Dlatego wydaje mi się, że coraz większa publiczność tańca współczesnego czy nowej choreografii właśnie odczuwa jakiś rodzaj wolności i przyzwolenia na to, żeby czytać to w indywidualny sposób. Dość regularnie prowadzę warsztaty, które nazywam Hardcore Release i tak naprawdę najważniejsze w czasie tych 3 godzin spotkania jest czerpanie dużej radości z tańca. To nie są warsztaty dla profesjonalistów, to bardziej warsztaty dla osób, które chcą jakby na nowo odkryć, do czego może służyć ciało i jak wielki ma potencjał. Myślę, że powinni tańczyć ci, którzy chcą tańczyć. Fajnie, jeżeli ich zachęcamy do tego. Wyobrażam sobie, że to nie jest dla każdego, ale warto spróbować i zobaczyć, czy jest to nasze, czy nie. Bo tak naprawdę każdy ma możliwości do eksplorowania jakby siebie przez swoje ciało, przez spotkanie z innymi ludźmi, bo to jest naprawdę wyjątkowe. W moim przypadku i w moim życiu taniec namieszał bardzo dużo i jestem za to wdzięczny.